kultywował się zbyt długo, to my jako kraj możemy mieć różnego typu problemy, no chociażby emerytalne. W tej chwili nam potrzeba bardzo dobrych inżynierów po kierunkach technicznych, przeróżnych specjalności zresztą. To wiadomo, że takie inwestycje się pojawiają. To jest przykład Wrocławia. Wrocław ma wiele inwestycji, wiele firm ulokowanych i we Wrocławiu, w okolicach, i na Dolnym Śląsku. Niż demograficzny nie powinien oznaczać zamykania kierunków, instytutów, zakładów czy jakichś uczelni publicznych. To przeciwnie, ponieważ wykorzystywany na polepszenie jakości kształcenia i w konsekwencji te zwiększone moce przerobowe uczonych. Pomysł tak do polecenia. Zdecydowanie tutaj Polska. Salon maturzystów to jest takie miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. I on się odbywa we wrześniu, na przykład do końca września muszą maturzyści zgłosić przedmioty, które będą zdawane na maturę, a żeby je zgłosić rozsądnie, muszą znać wymogi uczelni. U nas się daje 3 tysiące rocznie się wydaje na studentów. Jeśli chodzi o ten rok, to problem da się rozwiązać poprzez na przykład współpracę, na przykład. Decyzja o ulokowaniu fabryki w Opolu powodowana była na drugim miejscu powodem współpracy przyszłej z Politechniką. Jakie jest konferencja? Każda uczelnia, zarówno taka jest moja uczelnia, jak i Politechnika Opolska, mają istotną rolę. Czy tam jeszcze dużo ciekawych tematów? Są to miliony, natomiast generalnie rzecz biorąc, są to lepsi elementy, którzy mogą w tej sprawie pracować. I nauce, mówiąc szczerze, ja tego kryzysu tak za bardzo nie widzę. Po pierwsze, wydaje mi się to, o czym pan rektor mówił, że wszystkie uczelnie, zwłaszcza politechniki, ale także uniwersytety, muszą dostosować swoją ofertę do kandydatów na studia i do tego, co kandydaci na studia jako absolwenci będą robić. Nie ma takiej możliwości, że nie padałyby pytania o politechnikę. Jesteśmy zawsze w pierwszym rzędzie, już na pierwszych spotkaniach negocjacyjnych. I takie są plany. Plany są takie, żeby wypełniać potrzeby partnerów społecznych otoczenia. Dziękuję panom rektorom, dziękuję panu prezesowi za wizytę na naszej uczelni. Historycznie pierwszy raz jesteśmy w takim gronie. Myślę, że uda się jeszcze spotkać w ciągu tej kadencji, a już teraz oddaję głos państwu. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.